Chciałabym Wam dzisiaj pokazać moje kolejne inspiracje dla Craft & You Design. Będzie to kartka wielkanocna, tak jak widzicie, i cztery karty ATC. One są prawie identyczne, różnią się tylko tutaj stronami wydarcia, więc może od tych kart zacznę. I do zrobienia tych kart wykorzystałam najnowszą kolekcję Lovely Day. Wykorzystałam mały bloczek, bo myślę, że do takich małych prac idealnie małe bloczki się sprawdzają. I jeszcze użyłam elementów do wycięcia, też z kolekcji Lovely Day. Bardzo podobają mi się tutaj te drobniutkie kwiatuszki, dlatego one znalazły się na tych kartach. I wykorzystałam rameczkę. Ona ma numer CW152. Ona ma taki fajny rozmiar, mały, właśnie do takich kart, idealna. Tutaj widzicie tą koroneczkę. Bardzo lubię wykorzystywać tą koronkę w pracach. Można ją fajnie też pociąć. I to jest CW168. No i wykorzystałam dwa zestawy listków. Takie wybierałam raczej, tak jak widzicie, wykrojniki mniejsze, ewentualnie takie, które można pociąć na kawałki. I tutaj mam CW148. I tutaj tych jagódek nie wycinałam, tylko te listeczki. I CW149. No i karty prezentują się tak. Tutaj mamy tą koronkę z wykrojnika. Mamy rameczkę, którą posrebrzyłam folią do srebrze, nie wiem jak to nazwać. Tutaj są właśnie te drobne kwiatuszki, listeczki wycięte też z papieru, napis. I tutaj jeszcze przedarcie też jest posrebrzone. Także tak się prezentują moje karty. One są prawie identyczne. Tak jak mówiłam, różnią się tutaj tylko tą stroną przedarcia, no i tą koroneczką, bo rozcinałam te koronki, także no, trafiły różne kawałki na różne karty. No i oczywiście różnią się napisami. One jeszcze nie mają tyłu wypełnionego, bo jeszcze nie wiem, czy może będę brała udział w jakiejś wymiance i po prostu sobie wtedy wypełnię te karty. Także to by były karty. No i kartka wielkanocna. To sobie może odłożę. I do jej zrobienia wykorzystałam też mały bloczek Woodland Story. Wybrałam takie żółte arkusze, bo chciałam, żeby ta kartka była właśnie żółta. Ogólnie coś mi się uwidziło, żeby ta kartka była żółta, w kolorach żółtych, także ta kolekcja mi fajnie się sprawdziła. Wykorzystałam też elementy do wycięcia. To też jest nowość. Pokazywałam Wam w filmiku z prezentacją nowości od Craft & You. Także tutaj wykorzystałam tego królika. Tego królika. Troszkę chyba jajeczek. Kurczaczki oczywiście. Tutaj kwiatuszki. Bardzo fajne są te kwiatuszki do prac wielkanocno-wiosennych, powiedzmy. No i tutaj to jest chyba to samo. A to jest tak, to jest to samo. I jeszcze wykorzystywałam tego baranka, ale nie wyjąłam sobie arkusza, zaraz wracam. I wykorzystałam jeszcze z Happy Easter 03. To jest chyba zeszłoroczna kolekcja.
Znaczy w zasadzie to był chyba zestaw dodatków. Także wykorzystałam tutaj właśnie tego baranka. Chociaż tutaj jest ten króliczek też fajny, także spokojnie myślę, że jeszcze jakieś kartki powstaną z tych wycinanek. Wykorzystałam tutaj ten wianek, gałązek CW226 i wykrojnik listki CW229. A kwiaty zrobiłam z wykrojnika CW138. On ma tak dużo płatków, więc może troszkę przypominać margaretkę, stokrotkę. No i właśnie chciałam, żeby te moje kwiaty przypominały, powiedzmy, takie margaretki. No i kartka wygląda tak. Kwiaty są z famiranu, tuszowane najpierw na żółto, później środeczek troszkę różowy. I tutaj takie drobniejsze też kwiatuszki. One są fajnymi upychaczami. No i mamy sporo elementów właśnie wyciętych z tych dwóch zestawów elementów do wycięcia. Mamy listki. Troszkę bazi. Tutaj ten wianek ja go rozcięłam na kawałki. Mamy wstążkę. Także tak się prezentuje ta karteczka. O. Także tak wyglądają moje dwie inspiracje w miesiącu marcu. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. Zapraszam na kolejne filmiki i do usłyszenia. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa.